Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto spełnia następujący warunek. Wyznacz wzór funkcji f. Zapiszmy, że funkcja dla argumentu, czyli dla x0, równa się wartość 2. Na górze od razu zauważmy, że to jest x, a to jest y. Możemy to również zapisać w postaci punktu o współrzędnych xy. Teraz zapiszę postać kierunkową funkcji liniowej y równa się ax plus b. No i korzystając z tego zapisu w miejsce y, tutaj y korektoruje wstawiam dwójeczkę. Teraz mam x, x to 0, więc tutaj zamiast x, x korektoruję, wstawiam 0 i no i dodać b. Ten element nam się redukuje, stąd mamy b równa się 2. Ponownie zapiszmy postać kierunkową funkcji liniowej, tym razem zamiast Y napisamy F od X równa się AX plus B, to jest to samo. I rozpiszmy F od 4. Czy mamy A, nie mamy, czy mamy X, mamy. Przecież tutaj ta czwórka to jest X, więc mamy A razy 4. Możemy zapisać odwrotnie 4a, dodać B, czy mamy B? Mamy. To jest ta oto dwójka. Teraz w podobny sposób rozpiszemy f od 2. To jest x. Więc tutaj zamiast x wstawiamy 2. Więc mamy a razy 2. Więc napiszmy od razu 2a. B mamy? Mamy. To jest ta dwójka. Więc tutaj b wchodzi i mamy plus 2. Teraz przepiszmy poniższy warunek. I zamiast f -a od 4. Napiszmy 4a dodać 2, minus 2a dodać 2, oczywiście w nawiasie, ponieważ minus tutaj będzie robił różnicę i równa się 6. Pierwsze dwa elementy przepisujemy. Tutaj zmieniamy znak na przeciwny, ponieważ minus jest przed nawiasem, więc będzie minus 2a minus 2 równa się 6. Dwójki się skracają, z literek A mamy 2a równa się 6. Po podzieleniu na 2 mamy a równa się 3. No i ponownie zapisujemy postać kierunkową funkcji liniowej i wpisujemy zamiast A trójeczkę, a zamiast B dwójeczkę. więc mamy już szukany wzór funkcji liniowej. Wzór funkcji liniowej to jest f od x równa się 3x dodać 2.